Szczęść Boże, coś wam powiem. Aktualnie trwa sezon na zapisy do szkół, do przedszkoli, na pielgrzymki, spotkania. Wszystko, żeby móc zaplanować, ile osób można się spodziewać i jak to wszystko poukładać. Wiadomym jest, że liczba miejsc wszędzie jest ograniczona. Ale nigdy nie słyszeliśmy, żeby były organizowane zapisy do kościoła. Bo do owczarni Pana Jezusa może dostać się każdy, kto słyszy Jego głos. Tylko jaki jest ten głos, który skierowany jest do człowieka przez Boga? Jest to głos, który wyraża najpiękniejsze uczucia. Nawet zakochani nie mówią do siebie z taką czułością, jak przemawia Jezus do człowieka. On nawet gdy napomina, czyni to w taki sposób, żeby człowieka napełnić ufnością i przekonać do wyboru dobrej drogi. Jezus w dzisiejszym fragmencie mówi wyraźnie: jestem Bogiem, tak jak mój Ojciec, bo jesteśmy jednością. Wszelkie czyny, jakie widzieliście, dają o mnie świadectwo. Ale nie wierzycie, bo nie jesteście z mojej owczarni. Żeby uwierzyć, to trzeba dać Jezusowi możliwość działania. Zły duch nie chce jednak, byśmy zauważali znaki boskich darów. Nie chce, byśmy słyszeli Jego głos. On dąży do tego, byśmy trwali w zaślepieniu. Zły pragnie cały czas trzymać nas w niepewności. Próbuje nas wyrwać. Bo gdyby było inaczej, gdybyśmy choć na chwilę nasze serca otworzyli, Bóg natychmiast wypełniłby je darami. Stąd potrzebujemy dowodów, czy aby na pewno Jezus nas nie zwodzi. Dokąd będziesz trzymał nas w niepewności, pytali ludzie. Czy to pytanie jest skierowane do dobrej osoby? Czy Bóg ukrywa przed nami swoje zamiary? Czyż nie przedstawiał przez proroków swoich planów względem ludzi? Chociażby u Jeremiasza w 31 rozdziale możemy znaleźć słowa: słuchajcie narody słowa Pańskiego. Ten, co rozproszył Izraela, zgromadzi go i będzie czuwał nad nim jak pasterz nad swą trzodą. Jezus odpowiada: powiedziałem wam, a nie wierzycie. Tak więc Bóg mówi nieustannie do każdego inaczej, żebyśmy uwierzyli i poszli za Nim. Zachęca nas do robienia postępów w czasie, miłości i zjednoczeniu. Postępując w czasie, trwamy nieustannie przy Nim, niezależnie od tego, co się dzieje w naszym życiu. Oznacza to bycie względem Boga wiernym i unikanie oskarżania Go za nasze niepowodzenia. A w trudnościach jeszcze większe przylgnięcie do Niego. Z każdym dniem coraz mocniej. Postęp w miłości to przejście z początkowego etapu, gdy ktoś wskazał mi Jezusa i byłem w tłumie, aż do momentu, kiedy poczuję tę wyjątkową indywidualną więź. To świadomość, że On nieustannie przy mnie jest, a przez to czynię wszystko tak, aby sprawić Mu radość swoim dobrym życiem. Postęp w zjednoczeniu to, mając świadomość swojej niedoskonałości, dajesz siebie Bogu, by On przez ciebie działał. Jest to umiejętność patrzenia na to, co dobrego będzie się działo, a nie na to, co ja przez to działanie stracę. To jest prawdziwe pójście za Jezusem. On nie mógł nam zaoferować nic większego niż życie w przyjaźni z Nim na ziemi przez całą wieczność. A pewność i siła owiec wzrasta, ponieważ idą za dobrym pasterzem.